Okej, witam serdecznie w kolejnym odcinku, lecimy z tematem. Słuchajcie, moi drodzy, ostatnim razem byliśmy tak naprawdę jeszcze w Górniczej Dolinie, ale zdążyliśmy sobie przyjść, kurczę, tutaj z powrotem na farmę Onara, do Korinis przez przełęcz i zrobiliśmy questa związanego z skopaniem tyłka Bulkowi. Udało nam się gościa sklepać. I teraz mamy trochę rzeczy do zrobienia. Mamy do zrobienia, do oddania tak naprawdę te dwa questy. Do zrobienia, na pewno zrobimy w tym odcinku Czarną Skórę, Kuszę Dragomira, Krwawe Puchary, jeszcze mi się nie chce ich szukać tam w Korinis, więc wątpię, że mnie teraz zrobił. W każdym razie, lecimy z tematem. Na początku, zanim wybierzemy się do Korinis, żeby oddać te pazury zębacza, czy zanim tak naprawdę zrobimy sobie questa związanego z Czarnym Trollem i Kuszą Dragomira, to trzeba się przespać, póki mamy okazję. Mam nadzieję, że poszukiwacze nas nie przekleli. Nie przekleli nas, bo oni, jak nas przeklną poszukiwacze, ci tacy zakapturzeni frajerzy, to niestety, serio burza, nie, to ja śpię jeszcze raz. To wtedy sen nas nie leczy, niestety wtedy śpiąc nie leczymy się, to jest słabe, to jest bardzo słabe. Ogólnie to teraz widzę, że mi tutaj muzyka się wyłączyła, w ogóle nie ma muzyki. Aha, jeszcze pada, okej, no to jeszcze jeden dzień. Mi to nie przeszkadza, ja mogę pospać trochę, byle przestało lać. Dobra, to chyba nie przestanie lać, to chyba nie przestanie, ewidentnie. To już ta gra się na mnie wkurwiła i nie przestanie lać. Hej, ty! Nie wiem, kto to jest jeszcze, pierwszy raz ją widzę. Witaj, nieznajoma. Czego chcesz? No nie wiem, pogadać tylko na razie. Czy ostatnio zdarzyło się coś ważnego? Okoliczne ziemie stały się bardzo niebezpieczne. Nikt nie zapuszcza się poza własne tereny. Okej, nic ciekawego. Podobno buntujecie się przeciwko królowi. Mój ojciec zdecydował, że najwyższy czas zadbać o nasze bezpieczeństwo. Straż i tak nigdy nam nie pomogła. Twój ojciec. Interesowała ich tylko nasza zbliżanka. Czyżby to była córka Onara? Możliwe to jest? Na czym polega twoja praca? Sprzedaję towary produkowane na farmie. Gdybyś chciał coś kupić, daj mi znać. Pozwól jednak, że cię ostrzegę. Nie znoszę złodziei. Jasne? Deal. Pokaż mi. Co mogę? Co masz ciekawego? A, czy ona ma właśnie maszynkę? Słuchajcie, ona ma wszystkie składniki, które potrzebowaliśmy, żeby dać temu głodnemu myśliwemu, a my specjalnie po całym Korinis chodziliśmy, żeby przynieść mu to jedzenie. Przydam sobie grę, bo nie mam ogólnie muzyki i to mnie martwi. Ja chcę muzykę w tej grze. Zobaczymy, czy powróci teraz magicznie, czy jeszcze nie. Nie, totalnie disappeared, nie ma muzyki. Ja mam nadzieję, że może jeszcze wróci. W każdym razie, my lecimy sobie w tym kierunku. Mamy tam, jak pamiętacie, kaplicę do zbadania. Kaplica, w której były silne dosyć szkielety. Z tymi silnymi szkieletami my szans nie mieliśmy za pierwszym razem, ale teraz myślę, będzie już lepiej. A jeszcze nawet wcześniej możemy zahaczyć o szkielety będące tutaj. O, dokładnie, szkielety gobliny, a tam chyba był jeszcze gdzieś dalej jeszcze normalny szkielet. O, jest muzyka. O, jak dobrze. Dobra, jego sobie dobijemy normalnie. Okej, okay, nice. Bardzo lubię je zabijać, bo za nie jest dużo doświadczenia. Naprawdę to jest niczego spoko. Nie znajdę. To mnie zawsze cieszy. Dobra, następny. Gdzie ty jesteś? O, jesteś. Ale czemu mi go nie chce sfokusować? W ogóle nie, gra odmawia posłuszeństwa. Na szczęście one trudne nie są. To jest akurat spoko rzeczywiście. Dobra, szkielet, pomniejszy szkielet. Tu już normalne są szkielety niestety, nie? Z tego co widzę, no. To są już takie wzrostu naszego. I to jest niepokojące ogólnie. Nie wiem, czy władować się w nie tak po prostu na pełnej. Zobaczymy, ile obrażeń wywalimy takiemu szkieletowi z kuli ognia. Może nie pomniejszemu właśnie, może sfokusujemy, skupimy całą naszą moc na tym. Na tym największym może, co? Ha, no nie wiem, czemu tak dużo zrobiliśmy. Dobra, jeden padł, okej, spoko. Aha, no dobra, no okej, no spoko, nie. Fajnie.
Znaczy ogólnie ten jeden nam nie poleciał, ten pomniejszy na początku, więc może warto by było rzeczywiście się nim zająć, skoro on nam i tak chętnie tutaj biegnie. O proszę, i najpierw jednym się zająć, nie? To może być rzeczywiście lepsze. Lepszy sposób. Ale się do dupy obroniłem. Jezu, to mi nie wyszło. Dobra, możemy podnieść od nich miecze. Spoko, ja bym się uleczył. Kurde, za dużo mam rzeczy. Muszę ewidentnie posprzedawać trochę przedmiotów. Oj, to smażone mięso niewiele daje, ale... Dobra, już się podleczymy nim, niech będzie. Okej. Okay. Jeden martwy. One skeleton down. Tu jakieś roślinki, no, możemy zebrać. Zwłaszcza ogniste pokrzywy. Za ognistymi pokrzywami możemy się rozglądać. A nawet musimy ogniste ziele jeszcze lepiej. Wszystko co ogniste jest dla nas spoko tak naprawdę. To ja bym chciał najpierw tamtego pomniejszego w takim razie jeszcze. Skoro one tak raczej nie biegną na mnie grupą, one raczej pojedynczo lubią atakować. Tam jeszcze jeden jest. Jeszcze, o Boże. Dobra, biegnie na mnie sam. Okej, okay, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie no, perfekcyjne bloki te siadły. Naprawdę, co jak co, ale ta walka była spoko. Dobra, no i teraz tylko on pozostał. Na niego wywalimy wszystkie kule nasze ognia, jakie możemy. I go myślę łatwo jakoś skasujemy. Zobaczymy. Dobra, pół życia. No może być, nie? Jak on szybko mnie ciura, o ja pierdzielę. Dobra, on jest zbyt potężny chyba jeszcze raz, wiecie? On jest chyba jeszcze zbyt potężny. Albo muszę mieć, nie wiem, 4 kule ognia, chociaż to nic nie da. On ma nie dość dwuręczny miecz, to taki pierdolny. Nie, dobra. To ja się zajmę tymi pomniejszymi tutaj, wiecie? To zabijam je sobie, o. Jeden martwy. Teraz, gdzie ty biegniesz, stary? To w sumie nie jestem pewien, czy dam radę jeszcze tym szkieletom w tej kaplicy. O, też z tego co pamiętam, nie były zwykłymi szkieletami. Znaczy, nie były pomniejszymi szkieletami, były właśnie takimi... No, większymi, silniejszymi w jakichś zbrojach, nie? I raczej tego w sumie nie widzę w takim razie. Póki co. Póki co jeszcze tego nie widzę, dlatego... dobra, wypatrzmy jeszcze, czy coś tutaj jest na horyzoncie. Nie ma nic oprócz tego pana. Jego na razie w takim... Jego na razie jeszcze zostawimy. I te szkielety w kaplicy też, bo... Głupio by było pójść tam teraz i tylko zginąć niepotrzebnie. Kiedy wydaje mi się, że raczej z nimi jeszcze nie mamy szans. Trzeba będzie wpakować troszkę więcej jednak punktów w nasz krąg przede wszystkim. Wzmocnić nasze zaklęcia. Może więcej many pierdolnąć. Dzięki czemu będziemy mieli więcej tych kul ognia, nie? A nuż jeszcze jakieś może potężniejsze zaklęcia, dlatego pójdziemy sobie spać. Te szkielety zabiliśmy, to jest ważne, to jest spoko. Trochę expa wpadło, przyśpimy się jeszcze jedną nockę, okej. Okay. Znowu się rozpadało, no to fajnie, no to fajnie. I pogadamy z kimś, pogadamy sobie z nią, żeby tylko grafikę zreperować i okej, lecimy. Chcę się dostać teraz tak, do takiego miejsca jak, gdzie jest mapa. Where is my fucking map? Nie miasta, goddammit. Jezus, Bezzi, co ty robisz? To, dokładnie. I chce się dostać, wow. No to kawałeczek nas czeka. Drogi jeszcze. Będzie trzeba przejść tutaj, kurde. No chyba będzie rozsądnie wrócić nawet do Korynis, wiecie? Wrócimy do Korynis, oddamy tam questy. Dwa. I z Korynis pobiegniemy sobie w stronę trolla. Myślę, że to będzie rozsądne. Dlatego może nawet ja wam teraz zrobię cięcie. Zobaczymy się w Korynis. I oddamy tam sobie zadania. Okej, słuchajcie, jestem już tutaj koło miasta. Generalnie po drodze zabiłem jednego poszukiwacza. Ten jest następnym. Nawet jako mag nie zdołasz nas zniszczyć. Nie wiem, czy już to mówiłem, ale podoba mi się to, jak oni podkreślają to, że jestem magiem. To jest takie dla mnie spoko, mogę się trochę nacieszyć tytułem przynajmniej, nie? To jest fajne. Pieniędzy też mają przy sobie trochę. Nic tak, w każdym razie, biegnąc tutaj do miasta, zabiłem takiego poszukiwacza już jednego sam. No i teraz z wami tego drugiego.
Oprócz tego zabiłem jeszcze kretoszczura i krwiopijce 2. To były takie stworzenia, które mi się, powiedzmy, napatoczyły pod nogi. To są po prostu, zrespiły się, wiecie, na trzeci rozdział się zrespiły ponownie. Te stworzenia w mniejszej ilości, wiadomo, ale się zrespiły, to trzeba było coś tam zabić. Niewiele, ale zabiłem. I teraz zmierzamy sobie do górnego miasta, żeby w tym górnym mieście oddać questy, ale jeszcze uciekaj na chwilę. Stąd, skazańcu! Kantar powiedział mi, jaki z ciebie drań! Czy ja już Kantarowi coś tam chyba ten... Czemu nie płaciłem z powrotem, żeby mnie odpuścił? Dlaczego nie siedzisz w więzieniu? Zostałem zwolniony. Już ci mówiłem, mam spore wpływy w mieście. Wśród kupców chodzą słuchy, że jesteś skazańcem. Przykra sprawa. Teraz na targu nie kupisz już nawet bochenka chleba. Mógłbym oczywiście rozwiązać twoje problemy za, powiedzmy, 500 sztuk złota. No to jest sporo. Możemy mu w sumie dać zaraz te 500 sztuk złota, jak sobie opylimy tylko u Harada mieczy, które wykułem w zeszłym odcinku pod koniec. Oraz oddamy te zadania, to zapłaciłem mu to, już trudno, chociaż mam wrażenie, że już przerabiałem coś takiego, ale może mi się po prostu, może po prostu pamiętałem ten wątek z dawnych lat, jak grałem w Gothica. I właśnie kojarzyłem, że on będzie chciał od nas pieniędzy w zamian za rozpuszczenie dobrych plotek na nasz temat, o ile plotki mogą być dobre. Pracujesz jeszcze dla paladynów? Wykonałem zlecenie dla Lorda Hagena. No to spoko. Teraz robię dla niego miecze z magicznej rudy. Tym razem nie za darmo. O, to znaczy, że umie teraz to robić. Żeby zrobić na boku parę sztuk broni dla kupców na targowisko. Jeśli szukasz dobrego ostrza, powinieneś z nimi porozmawiać. No, ale oni nie chcą ze mną porozmawiać. No dobra. Czyli mógłby nas generalnie nauczyć tego robić miecze z magicznej rudy. To by było spoko, umieć to wykuwać. Ale zobaczymy. Najpierw sprzedamy broń, którą chcę wykuliśmy. Sprzedać broń, którą wykułem. Dobrze. Dobrze, oto. No i super, po 100 za miecz, generalnie spoko. Prawie 1000 sztuk złota sobie zebraliśmy. Bardzo, bardzo fajnie. Czy to jest już Diego tutaj? Tak, zobaczcie, Diego, dobrze, mam Diego. Dobrze, że cię widzę. Musisz wrócił mi pomóc. Wszystko, co się słyszy. Ojojoj, kim jesteś, mogę zapytać? Nie wierzę. W czym rzecz? Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty. Najpierw muszę jakoś stanąć na nogi. Ale w czym problem? Muszę się dostać do górnego miasta. Ale nie jestem mieszkańcem, a nie mam dość złota, by przekupić strażników. I tu wkraczasz ty. Mam ci pożyczyć trochę złota? W żadnym wypadku. Mam trochę pieniędzy. Całkiem sporo, jeśli mam być szczery. Niestety, nie mam ich przy sobie. Ktoś musi mi je przynieść, rozumiemy się? Co się słyszy. No okej. Okay. Można to było zrobić. Nie, no to jest nasz przyjaciel, nie będziemy go tak nieładnie pytać. W porządku, pomogę ci. Schowałem w górniczej dolinie małą fortunkę. Chciałem ją zabrać, ale w pobliżu skrytki kręci się banda orków. Żeby nie przedłużać, musisz pójść do górniczej doliny i odzyskać moje złoto. No spoko, damy radę, ale gdzie je dokładnie schowałeś, kolego? Gdzie schowałeś złoto? Na placu wymiar, nad opuszczoną kopalnią, w skórzanej torbie. Tylko upewnij się, serio? Że to ta właściwa, żebyś nie musiał chodzić dwa razy. Jak ją rozpoznać? O, w mordę. Torba jest pełna złota, wypchana po brzegi. Czemu nikt mnie nie słucha? I na pewno ktoś jeszcze jej nie podpierdolił. Dobrze, spróbuję znaleźć twój skarb. Tak, trzymać! To mi wystarczy. Tam mogłem jeszcze zapytać, skąd on ma to złoto, ale... Nikt nie słucha. Ale jakoś nie zwróciłem uwagi za bardzo na te opcje. Jak ci się żyje na wolności? Kiepsko. Nikt mi nie powiedział, że pod moją nieobecność Korinis zeszło na psy. Było dokładnie tak. No nie wiem. Dla mnie to miasto zawsze takie było. O kurde. Powinieneś je zobaczyć parę lat temu. Spodobałoby ci się. Wierzyć. Skoro tak mówisz... Możesz mnie czegoś nauczyć? Mam najpierw parę spraw do załatwienia. Ty to znowu masz. Dobra, czyli pewnie jak przyniesiemy mu dopiero torbę ze złotem, to on będzie skłonny z nami porozmawiać i nas czegoś nauczyć. Spoko. Jak mogliście zauważyć, nie mieliśmy opcji na początku, jak nas zaczepił, wyjścia w ogóle z tej rozmowy, co
Oznacza, że musieliśmy tą rozmowę przeprowadzić. Ciekawa sprawa. Czy ja dla ciebie miałem questa, nie dla ciebie? Miałem na pewno dla niego. Musiałem jakieś informacje chyba mu przekazać, z tego co wiem. Zapiszemy sobie gierę. Tak, byłem w Górniczej Dolinie. Byłem w Górniczej Dolinie. I co? Jak wygląda sytuacja? Złoża się wyczerpały. Nie warto prowadzić prac dla kilku skrzyń rudy. To niemożliwe. A więc jestem zrujnowany. Co z naszą umową? A teraz słówko o twojej nagrodzie. Proszę, weź ten kamień runiczny. No, spoko, okej, czy wywiązał się. Czy ja już go o to pytałem? Co? Widzimy cię, robaku. Nie uciekniesz nam. Co się stało? Czy jego opętało coś? Walka! Co, oni będą mnie bili? Co tu się wydarzyło? Broń mnie, strażniku! Co się stało? Czy jego opętał poszukiwacz? Nie, może mu pomogę trochę, nie? Tu się nie walczy, niech to będzie dla ciebie nauczka! No, dobrze, że się na niego rzucił. Wow, co? Ale czemu zabierasz jego rzeczy? Ja chciałem. Przynajmniej masz jakieś złoto. Dobra, wziąłem te jego rzeczy na szczęście. Zajmę się twoją bronią. Nie chcę tego słuchać. Ja wziąłem wszystko, idioto. Ej, co tu się stało? Czy jego opętał poszukiwacz właśnie? Autentycznie jego opętał poszukiwacz. O ram, moja głowa. What the fuck? Ej, tego nie pamiętałem. Jesteś opętany. Jesteś opętany. Idź. No idź wreszcie. What the fuck? Ej, to było mocne. To było takie... Po raz pierwszy od bardzo dawna się zdziwiłem grając w tę grę, naprawdę. O kurwa. O, dobra. Nie, to było fajne. Niech wyskoczył z niego ten poszukiwacz, kurde. Wow. Dobra, gdzieś tu jeszcze był drugi gościu, dla którego miałem questa. Czy to ty? Lutero chyba, tak? To byłeś chyba ty. Mam tu dla ciebie pazury bardzo niezwykłego zębacza. Moi klienci się ucieszą. Nie mam tutaj kamienia runicznego, ale wiem, gdzie go można znaleźć. W drodze z miasta do gospody będziesz przechodził pod mostem. Jest tam jaskinia, w której jeden z moich przyjaciół ukrył skrzynię z kamieniem runicznym. Oto klucz. O, ja nawet wiem, w którym to miejscu. No to spoko, no to dobrze, towary. Że nam o tym powiedział. Spoko, co ty masz? On miał takie chyba egzotyczne rzeczy bardzo, nie? Rzeczywiście, ma jakieś rdesty polne. Coś tam nawet ze zwoi ma. Ja bym niego sprzedał najchętniej rzeczy, bo mamy za dużo rzeczy. Zdecydowanie za dużo. To sprzedajemy to wszystko, całą tę broń, która nam nie jest potrzebna. Ale się teraz wzbogaciliśmy, zobaczcie, ile mam pieniędzy. Wow. Dobra, ciach. Łuki sobie zostawię, ten zwykły. Z tych rzeczy coś sprzedaję. Jakieś kamienie teleportacyjne, w sumie spoko rzeczy. Czy ja miałem teleport do Korynis, czy nie miałem? Nie, to przełęczy Korynis, dobrze. Myślałem, że biegłem niepotrzebnie tutaj, a miałem teleport, niestety nie miałem. Ale czuję, że teraz zostaniemy od Lorda Hagena, ponieważ wypadałoby właśnie pójść dać ten list, który mieliśmy od kapitana Garonda. Jak damy ten list Hagenowi, to on nam pewnie pozwoli już wtedy zdobyć oko Inosa z klasztoru. Powinien nam w pełni już uwierzyć w nasze intencje i w to, że mówimy prawdę na temat Armii Ciemności z Górniczej Doliny. Dobra, także zapisujemy grę, nasza druga rozmowa w życiu naszym gotikowym z Lordem Hagenem. Zobaczmy. Kolego, mam wieści od Garonda. Przynoszę ci wieści od Garonda. Proszę, kazał mi wręczyć ten list. Sytuacja jest groźniejsza niż przypuszczałem. Ale mów, co się dzieje w Górniczej Dolinie. Paladyni zabarykadowali się w tamtejszym zamku. Oblega ich horda orków. Wielu żołnierzy poległo. Zostało też bardzo niewiele rudy. Obawiam się, że bez odpowiedniego wsparcia ci ludzie nie mają szans. Znajdę jakiś sposób, żeby ich stamtąd wyciągnąć. Inos będzie ci wdzięczny. Bardziej niż jego wdzięczność, przyda mi się oko. Tak, naturalnie. Dotrzymam słowa. Weź ten list. On otworzy przed tobą bramy klasztoru.
Porozmawiaj z Pyrokarem, najwyższym z magów ognia. Pokaż mu to pismo, a on zaprowadzi cię do oka. Jeszcze jedno, zanim pójdziesz. Weź tę runę jako wyraz mojej wdzięczności. W chwilach potrzeby przeniesie cię ona bezpiecznie do miasta. No i zarobiście. Muszę jakoś uratować tę ekspedycję. Musimy coś zrobić. Może oko i nosa. Tak, może oko i nosa zdoła nas jeszcze ocalić. Jak najbardziej, że zdoła. Spoko, czyli okej, dał nam kamień teleportacyjny do miasta. Zaktualizowało się zadanie chyba, czy nie? Teraz chyba oko i nos się zaktualizowało, tak. Dokładnie, to mamy już odhaczone. Kurde, to też będę musiał zrobić. Listy gończy, ten quest powinienem był zrobić dawno, dawno temu. Nie wiem, jakoś tak o tym zapominam cały czas, ale spoko. Dobra, słuchajcie, chcemy teraz jeszcze zrobić czarną skórę i kuszę Dragomira. Tak się akurat fajnie składa, że po drodze właśnie do klasztoru trzeba będzie tylko skręcić i będziemy w miejscu i właśnie gdzie znajduje się ta kusza oraz ten troll, też całkiem niedaleko, więc to całkiem fajna sprawa. Mniej więcej po drodze to wszystko będzie. Teraz jeszcze chciałbym się gdzieś przespać. Czy mogę? Chyba u Harada się prześpię, no. Chyba u Harada, kurde. To zrobię. Ciekawe, ile mam punktów. 10. No to jeszcze nie jest taka bezpieczna ilość punktów, która mnie satysfakcjonuje. Jak będę miał tak 30, to w coś sobie wbije fajnie. Na razie trzeba chomikować troszkę te punkty. O, no tak, jestem. Ojoj. Trzeba będzie się pomodlić. No to i tak nam nie da to nic, że się prześpimy. Nic nam to nie da, jesteśmy przeklęci właśnie. Zostaliśmy po raz pierwszy przeklęci przez opętanego Fernanda. Także trudno się mówi. Teraz byśmy jeszcze zapłacili temu kantorowi już. Trudno, 500 sztuk złota. To nie jest dla mnie jakaś fortuna. To jest dla mnie tak naprawdę 5 wykutych mieczy. A mnie czekuje tak naprawdę w kilka sekund, więc. Będzie jeszcze gorzej. Więc wyjebane. Zapłaciłem mu te 500 sztuk złota i kupimy sobie jakąś może stal od tych wszystkich kupców. Dobrze. Nie mogę się. Okej. Muszę iść. A może właśnie, zapytajmy jego, co mam na sprzedaż. Co ty masz w ogóle, stary? Runa moc, co to jest? Dwuręczne, jakieś jednoręczne. O, to bardziej, ale siły brakuje mi 10 punktów, tak? 58 obrażeń, to tak. Nie wierzę, zawsze to powtarzałam. Nie jest to jakieś mega fajne rzeczy nie masz, gościu, powiem ci. To zadaje 45 obrażeń, to jeszcze fajnie bije ten mój miecz, naprawdę jeszcze fajnie bije. Możemy jeszcze spokojnie go troszkę poużywać. Hakonie, pokaż to. Teraz ty, stary, masz jakąś stal? Masz oczywiście, jak ja cię lubię, stary, ty zawsze masz to, co mnie cieszy. To wymaga dużo siły, też ma buławę. No to raczej będzie ciężko o coś przystępnego, siłowo wymaganiowo dla nas, bo mamy tej siły tylko ile? 40. Więc nie jest to dużo i raczej przez długi czas teraz nie będziemy wbijać więcej tej siły. Dobra, teraz sobie skręcaj w tę stronę. O, proszę bardzo, jest poszukiwać już kolejny. Ja sobie strzelił esencję many, szczerze. I może, a jabłuszko sobie opierdzielimy. Nie, to mało daje, o Boże, jak to mało daje, nie. Jakąś roślinkę, nawet to, o, tego mamy sporo, a daje dużo życia. Dobra, zapiszemy sobie grę i lecimy w tym kierunku. Teraz się tylko upewnię, czy dobrze będę szedł, czy tak chujowo trochę będę szedł. Jak to będę szedł właściwie? Czy ja dobrze myślę? A fuck, no nie do końca. Ha, czyli jednak chwila, jak wyjdę sobie tędy, też jakoś zetnę przez las tam, nie? Wrócę na tę ścieżkę jakoś. Tak, powinno się udać. Dobra. To możemy iść tutaj. Powalczymy sobie trochę z poszukiwaczami po drodze. I tak jesteśmy przeklęci, więc... Mój pan pozbawi cię życia. Twoje kuglarskie sztuczki w niczym ci nie pomogą. Jakiś nowy tekst wreszcie. Znowu mnie przeklął. No i tak jestem już, mam nałożoną klątwę na siebie, więc to, że ty ponownie to zrobiłeś, to akurat nic mi z tego, nic sobie z tego robić nie będę. Twój kolega już zdążył wcześniej zrobić to samo. No trudno się mówi.
Łyk wody. Ja w ogóle nie byłem nigdy w tym tutaj. W ogóle zauważyłem, że bardzo mało eksploruję tereny wokół Korynis i w Korynis w tym let's playu, ponieważ w ogóle nie pozbierałem z dachów w mieście kilku rzeczy. Tam są jakieś mieszki, czy jakieś nawet są te mikstury. Ja tego nie pozbierałem. Oraz co tam jeszcze jest? Wokół Korynis, ogólnie wokół. Co będzie, jak ja tam pójdę? Wokół miasta, w wąwozie są porozrzucane też rzeczy. Tu będę tak szedł typowo przez las. Czy ja tego chcę? Nie wiem, czy ja tego chcę. Chyba nie. Chyba przejdziemy się tędy. W miarę bezpieczniejszą drogą do tego słonecznego kręgu, ponieważ kusza Dragomira znajduje się właśnie na słonecznym kręgu. Są tam przeciwnicy troszkę trudniejsi, mi się wydaje. O, jakieś sierwiady. Ogniste pokrzywy, to muszę zbierać. No dobra, pozabijamy sobie. Chyba, że w ogóle zetniemy tak naprawdę do tego kręgu przez las trochę. Może to też nie będzie taka zła opcja. Zobaczymy, czekajcie. Jak teraz tędy pójdziemy, to... to jeszcze niby tam dostaniemy, nie? Wprawdzie będzie trzeba troszkę pozabijać po drodze stworzeń, ale... to jest aż taki problem dla nas? Myślę, że nie. Ale wy kurde, dziubiecie mnie i to mi nic nie robi absolutnie. Słabiutcy jesteście. Czy to jest wilk czy warg? Warg, fuck, dobra, nie. Jednak rezygnuję z biegnięcia prosto przez ten las. Wargi jeszcze są dla nas dosyć trudne. O, kusza. Jaka szkoda, że nie jest to kusza akurat tego Dragomira, ale spoko. Ważne, że tutaj zdobyliśmy kilka przedmiotów. Szkoda gościa, ale przynajmniej w fajnej pozycji umarł. Na pewno tutaj ludzie przychodzący będą mieli lekką bekę z niego. Czemu ja zbieram w ogóle te bełty? Schylam się po każdy jeden bełcik, a i tak żadnego z nich nie wystrzelę zapewne podczas mojej gry tutaj. Kto to jest? Czy ja z nim gadałem kiedykolwiek? Ty chyba nie. O kurde. Ty też uciekłeś? Dlaczego tak uważasz? Inaczej po co byś tu przychodził? Przecież tu nic się nie dzieje. Chcę się tylko trochę rozejrzeć. Proszę bardzo, może kawałek pieczystego? Fajny ma głos. Chętnie. Nie wiem, chcę to? Proszę, najprzedniejszy udziec kretoszczura. Według mojego własnego przepisu. Jaki miły. Więc co tu właściwie robisz? On chce nas zgwałcić na pewno. Tutaj odnajduję spokój. W mieście czuję się zniewolony i zaszczuty. Okej. Nie musisz pracować? Wszystko, czego potrzebuję, zdobywam sam. Robię strzały, a natura dostarcza mi pożywienia. A więc jesteś myśliwym? Można tak to ująć. Zabijam jednak tylko po to, by mieć co jeść, nie dla pieniędzy. Okej. Może mógł... Właściwie czemu nie? Okej, czy można nas nauczyć łucznictwa? Spoko, taki po prostu przyjazny NPC-t w środku kurde lasu. A właściwie na polanie koło lasu. Spoko, no kurde. Fajnie jest zawsze spotkać kogoś takiego. Dobrze jest spotkać kogoś na rozdrożach, kto nie chce nam zrobić krzywdy. Tutaj, o, tutaj totalnie już do tego lasu byśmy zeszli. I zapewne niestety będziemy musieli tam zejść, ale... jeszcze odwlekam ten moment. W ogóle pierwszy raz badamy tę ścieżkę. Pierwszy raz idziemy też tą ścieżką. Czaszka kolejna, fajnie, fajnie, nice. Jak tędy pójdę... nie, co ty śmierdzącą tą notatkę czytasz? Nie wiem, co to za notatka. A, to jest ta z ryby, okej, pamiętam. Pamiętam nawet, z jakiego questa to było. Oj, no tutaj musimy zaraz ściąć tak naprawdę, kurde. Kurde, trzeba będzie ściąć, bo... wow, jak to fajnie wygląda. Widzimy całe Korynis, patrzcie. I ładny wig, naprawdę. Zasięg widzenia mam wprawdzie na najwyższym poziomie. I tak trochę niedowidzi nasz bezimienny, ale... ma to swój jakiś taki klimacik. Można to uznać za swego rodzaju mgłę chyba, nie? Myślę, że można to pod kategorię mgły wpierdolić. Okej. Ognista pokrzywa, ciebie chcę. Ciebie też chcę.
Okej. Kurde, ja to muszę jakoś w miarę to... W miarę rozsądnie muszę zejść. Muszę zapisać grę w ogóle. Bo musimy tam teraz zejść, tak naprawdę musimy, no kurde. Dobra. Nie ma tragedii, okej. To zejście było spoko akurat. Musimy już sobie włączyć kulę ognia, żeby wypatrywać jakieś ewentualnych przeciwników. Czy tutaj zejdę jakoś w porządku? Nie, ale może tutaj, z tego co widzę, może być jakaś półeczka. No coś jest takiego... A, w sumie gówno widzę przez te krzaki. Czy zejdziesz tutaj, czy spadniesz tam niżej, stary? Powiedz mi, zrobisz to, czy tak? O, dobrze, dobrze. I okej, spoko, spoko, dobrze i ci idzie. Bardzo dobrze ci idzie, bezimienny. Parkier. O, dobrze. Patrzcie, jakie skoki. Pięknie, no i jesteśmy na dole, nie? Tu już chyba nic ci się nie stanie. Zjedziesz sobie powoli. Ciach, 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 ciach. No i Picabella Magnifique, okej. Tu już byliśmy generalnie, tu już byliśmy, ten teren znamy. To troszkę śmiesznie poszliśmy, ale dobrze w sumie, że to zrobiliśmy, bo byśmy nie poznali tego myśliwego, gdybyśmy poszli normalną drogą. Tu jest w sumie ten most już. Może byśmy do tego mostu podeszli i sobie spróbowali wziąć ten kamień runiczny ze skrzyni, nie? Do której już dostaliśmy. Okej, okay. Fajnie. Coś tak nie idzie wam, powiem wam szczerze. Jak już coś, to udaje mi się wyprowadzić zazwyczaj max 2 ataki. Max 2 strzały ognistą strzałą. A tak to raczej no cienko bym powiedział, cienko, nie? Raczej lipa. I tu właśnie w tym miejscu, gdzie będzie ta skrzynia, zabiłem tego krotoszczura jednego, o którym wam mówiłem. Co to nienawidzi, to zrobiłem. No ale rzeczywiście tej skrzyni nie mogliśmy otworzyć, jak tutaj po raz pierwszy przychodziliśmy. Także teraz myślę bezproblemowo już będziemy mieli do niej dostęp. Ciach, ciach, ciach. Jest kamień runiczny, super. Będziemy mogli kolejną jakąś fajną runkę sobie strzelić. Podoba mi się bardzo to kraftowanie run, to jest coś nowego. Cała ta ścieżka maga jest dla mnie nowa, a co dopiero właśnie takie elementy związane z tworzeniem run. Czy ta alchemia jeszcze nawet później będzie? Chyba, żeby naładować oko Inosa, to będziemy musieli coś przy stole alchemicznym z nim robić, z tego co pamiętam. Także jakąś tam na pewno cząstkę alchemii poznamy jeszcze. No i wciąż mi z tyłu głowy siedzi to, czy powinienem się uczyć wykuwać miecze z magicznej rudy. Muszę chyba poczytać sobie na internetach, ile warte byłyby takie miecze, bo jeżeli one będą sporo rzeczywiście kosztowały, to czemu nie? To jest to naprawdę spoko opcja. Czy ja zabiję polną bestię jednym strzałem? Zabiję. No to elegancko, fajnie. To tam też możemy strzelić, nie? Ciach. Ciach. No i spoko, tak to expić mogę, słuchajcie. Tak to expić mogę. A chyba z nich możemy już coś zebrać, nie? Tak, możemy zebrać jakieś tam rzeczy z nich. Dobra, i pierwszy raz idziemy w tym kierunku tak naprawdę, zobaczcie. Pierwszy raz tutaj idziemy. O, kolejna gdzieś tam. Ciach. Zdechła. Dobra, bierzemy sobie podkę. Można dalej tutaj jechać z nimi. Ciach. Kolejne ofiary sobie znajdywać. Kolejna tutaj. Tylko stójcie w miejscu, proszę. Elegancko. Kurde, fajnie się expi teraz na tych polnych bestiach, jak ma się już fajną kulę ognistą, nie? To jest naprawdę spoko. Co tutaj jest? Czy mi się wydaje, czy... Nie, przez chwilę się wydawało, że to jakaś jaskinia jest, ale absolutnie nie. Czy ja dobrze idę do tego kręgu słonecznego, czy tak trochę chujowo idę? Jak ja idę właściwie? Tak ujdzie, tak ujdzie. Możemy w sumie przejść też tędy. Zbierzemy sobie z tych polnych bestii jakieś żuwaczki. Czy jak to się nazywa? Żuwaczki, dokładnie. Nawet zgadłem. Czy ja słyszę wargi, czy wilki? Ja bardzo bym chciał, żeby to były wilki. Naprawdę, wargów jeszcze się boję trochę. Przyznaję, że trochę sram, jak widzę wargi. Oho, wargi. Okej, okej, nice. Fajnie. I to sporo tych... O Boże, ile wargów. Dobra, słuchajcie, trzeba będzie się jakoś przebić generalnie przez te wargi. One nam blokują drogę do naszego kręgu. Spróbujemy sobie... Tu gdzieś jest warg oczywiście, ale mi go nie fokusuje.
Okej, niech będzie. Dobra, kolejny potek. Trzeba będzie tak pojedynczo, po prostu trochę z many się wypierdolimy, że tak powiem. No ale trudno się mówi, no to jest jakby konieczność, nie? Chociaż te dwa nie są konieczne, ale tutaj... Cholera, tylko jak taką grupę wargów? No tego możemy zabić od razu. Oczywiście, że nie trafiło w niego. Co się dzieje z tą kulą? The fuck is happening? Dobra, martwy? Okej, spoko. Jesteśmy teraz też w dobrej pozycji dalej. To nie jest ogólnie złe miejsce. Tam w tę stronę mamy... kolejne wargi oraz błędnego ognika, z którym też nie chcemy na razie walczyć. Tutaj przebijemy się tędy, przebijemy się dokładnie w tę stronę. To też powinno nam się jakoś fajnie udać dojść w nasze pożądane miejsce, ale właśnie to będzie taka metoda pojedynczego zabijania tych stworzeń. No to są jakby nie było dosyć mocne. Okej, aż dwa strzały z trzech nie trafiły, no to jest ogólnie już słabo, nie? Dobra, spróbujemy teraz, jak on się tylko nie przestanie ruszać, to wypierdolimy mu. Dobra, kawałek w tę stronę i walczymy z nim. Jak tylko sam mnie nie zabije, to będzie dobrze, naprawdę, to będzie dobrze. Dobra, udało się. Okej, udało się. Dobrze jest ogólnie. Sporo niebieskiego bzutu jest. Wargów coraz mniej, zaraz się przebijemy. Zakończymy sobie odcinek właśnie, jak pokonamy tutaj w tej kotlince te wargi. To myślę będzie taki idealny moment już, niczego tu nie żeby znajdę. Zakończyć. Akurat troszkę jeszcze poekspimy sobie na nich i potem będziemy sobie w następnym odcinku walczyć tak naprawdę o przebicie się do słonecznego kręgu. Myślę, że to będzie musiało tak wyglądać niestety. Tam są aż trzy. Ale to w sumie ja bym już mógł już tutaj przejść, nie? Już tutaj raczej by mi nie przeszkadzały te trzy. To jest spoko, o, zobaczcie. Już mi tamte... mają mnie w dupie, dobra. My je sobie może zabijemy w następnym odcinku. Pomodlimy się koniecznie, żebyśmy mogli znowu spać spokojnie. Okej, módl się. A my złożymy ofiarę, nie zaszalejmy. Oczyścił naszego ducha i nas, więc teraz będziemy mogli już znowu spokojnie spać bez bycia zatrutym przez Beliara. Dobra, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Słuchajcie, moi drodzy, wybaczcie, że było sporo cięć, ale tutaj troszkę się męczyłem jednak z zabijaniem tych stworzeń. Nie chciałem wam tego wszystkiego pokazywać. Także dzięki za oglądanie, do następnego. Hejo!